Maciej Wolny, witam państwa serdecznie na antenie telewizji w Polsce.pl. Serdecznie witam mojego i państwa gościa, którym jest Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Panie sekretarzu, panie pośle, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. I zanim o polityce, to pozwolę sobie zapytać pana posła o sport. Czy otrząsnął się pan już po porażce reprezentacji Polski z Belgią 6-1? Polska przegrała to spotkanie, już się pojawiły takie nawet głosy, żeby trenera Michniewicza wymieniać. Panie redaktorze, na pewno nie przyłączę się do takich głosów, natomiast balonik został przekłuty i może dobrze, że to nastąpiło w tym momencie. Mamy czas do przygotowania, na przygotowanie się do Mistrzostw Świata, to jest najważniejsza impreza. Liga Narodów, przypominam, że niedawno wprowadzony system rozgrywek miał zastąpić mecze towarzyskie, więc załóżmy, że był to mecz towarzyski. System, którym ten mecz rozegrano, nie sprawdził się. Zapewne pan trener Michniewicz wyciągnie z tego wnioski. Ja wierzę w reprezentację Polski i wierzę, że to był tylko wypadek przy pracy. Oby tak było. A pamięta pan, panie pośle, takiego człowieka, Paulo Souza? No na szczęście, znaczy na nieszczęście pamiętam i wiem, kto to jest. To ja powiem, panie pośle, że został zwolniony z Flamengo. Karma go dosięgła. Tak, został zwolniony z tego klubu, do którego uciekł z reprezentacji Polski, ale zostawiamy już te informacje. Zapomnijmy o nim. Tak jest, przejdźmy do bieżących spraw już dotyczących polityki. I tutaj na pierwszy ogień idzie Krajowy Plan Odbudowy, panie pośle. Jesteśmy w Unii, ale wydaje mi się, że na niby, bo Unia nas nie traktuje poważnie, próbują nam wejść na głowę, tak mówi Marek Suski na antenie Radia RMF FM, a kamienie milowe określa jako coś, co nas obraża, jest to policzek dla Polski i szantaż. Czy pan, panie pośle, by się pod tymi słowami podpisał? Co z tym Krajowym Planem Odbudowy? Co z tymi kamieniami milowymi? Czy to może rzeczywiście okazać się narzędzie szantażu, że te kolejne transze będą uzależniane od kolejnych jakichś, nie wiem, no jak to określić, widzimisię Komisji Europejskiej? Panie redaktorze, to jest wypowiedź trochę zbyt emocjonalna pana przewodniczącego Suskiego, ale no, każdy ma prawo do oceny swojej. Natomiast oczywiście KPO dla Polski jest potrzebny. Jest to przewidziane było jako program, który będzie niwelował skutki dwuletniej naszej walki z pandemią koronawirusa. I te pieniądze są potrzebne zarówno polskim samorządowcom, polskim przedsiębiorcom. Są potrzebne po prostu Polsce, abyśmy mogli mieli szansę wyjść na prostą po pandemii koronawirusa, szczególnie w sytuacji, gdy mamy za naszą wschodnią granicą wojnę, agresję Rosji na Ukrainę, która to agresja spowodowała kolejny kryzys, czy na rynku paliw płynnych, czy w innych sferach gospodarczych, ekonomicznych. Dlatego KPO jest kompromisem, oczywiście porozumienie w sprawie KPO jest kompromisem, gdzie każda ze stron musiała ustąpić w pewnych obszarach, aby można było powiedzieć, że jest zgoda z obydwu stron. I mam nadzieję, panie redaktorze, oczywiście, że najpóźniej na przełomie tego roku, przyszłego roku, te pierwsze transze pieniędzy trafią do Polski zgodnie z tym, co jest zawarte w KPO. Nie przewiduję, aby były kolejne jakieś większe perturbacje w tej kwestii, ale panie redaktorze, może jestem zbyt dużym optymistą. Doświadczenie naszych relacji z Komisją Europejską pokazuje, że tutaj nigdy nie można być pewnym niczego. Ja myślę, że ten optymizm jest potrzebny, no ale też oczywiście trzeba być uważnym na każdym kroku, ale jeżeli mówimy o pieniądzach, to chcę zapytać o te pieniądze od Niemców, bo szef Prawa i Sprawiedliwości, pan wicepremier Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami w Sochaczewie zwrócił uwagę, że Niemcy nie rozliczyli się wobec nas z II wojny światowej i powiedział, że myślę, że właściwy moment, bo w polityce jest coś takiego jak timing, ten moment, w którym trzeba z pewnymi postulatami wystąpić, ten moment właściwy chyba się zbliża. Trzeba rąbnąć pięścią w stół. Co z tymi pieniędzmi? Czy uda się według pana, panie pośle, rzeczywiście, tak realnie patrząc na tą sprawę, jakieś reparacje od Niemców uzyskać? Panie redaktorze, jeśli Niemcy byli w stanie zapłacić odszkodowanie, oni to tak nazywali, ale to nie było nic innego jak reparacje za zbrodnie niemieckie w okresie kolonializmu w Namibii w latach 1904-1908. Skończyli spłacać Namibię w zeszłym roku,
chociaż według władz Namibii to jest zbyt mała kwota i domagają się większego. To nie stoi nic na przeszkodzie, a powiedziałbym, że to jest jeszcze bardziej uzasadnione, że takie wyrównanie szkód, ono jest praktycznie niemożliwe oczywiście, bo pamiętajmy 1939-1945 rok, 6 lat okupacji niemieckiej spowodowało ogromne straty w sferze gospodarczej, społecznej w Polsce i chociażby część tego powinna być wypłacona Polsce. Niedawno skończyła pracę komisja, która szacowała te straty i sądzę, że kolejny etap powinien być niedługo, kolejnym etapem powinno być niedługo, w niedługim czasie wystąpienie już z konkretnymi roszczeniami wobec Niemiec za straty, jakie ponieśliśmy podczas II wojny światowej. Zacytowałem przed momentem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana wicepremiera i tutaj w tym kontekście też chcę też zapytać o doniesienia medialne, panie pośle, bo według Radia Z na przykład nieoficjalne doniesienia mówią o tym, że prezes Prawa i Sprawiedliwości ma odejść z rządu, by skoncentrować się na przygotowaniu swojej partii do zbliżających się wyborów i powołując się na swoich informatorów. Radio Z podaje, że rządowe obowiązki ma przejąć minister obrony narodowej po prezesie Jarosławie Kaczyńskim, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ile jest w tych nieoficjalnych informacjach prawdy, panie pośle? Panie redaktorze, pan prezes już od jakiegoś czasu wspominał o tym, że chciałby skupić się bardziej na Prawie i Sprawiedliwości, na partii, ale o tym, czy tak się stanie i czy i kiedy, ewentualnie kiedy, to pan redaktor pozwoli, ale będzie o tym komunikował pan prezes Jarosław Kaczyński. Natomiast doniesienia medialne, panie redaktorze, tyle było doniesień medialnych w ostatnim czasie, zresztą żyjemy w takim czasie, że tak zwane breaking news czy newsy, pogoń za newsem jest w środowisku dziennikarskim w tej chwili na topie i no, trudno jest się czasami odnosić do wszystkich tych sensacyjnych informacji. Natomiast w tej kwestii, w tej sprawie, to tutaj o wszystkim będzie informował pan prezes Jarosław Kaczyński, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce i oczywiście kiedy to się stanie. To jeżeli kiedy, to bliżej czy dalej, panie pośle? Panie redaktorze, jeszcze raz mówię, pan prezes Jarosław Kaczyński będzie o tym informował, jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce. W tej chwili temat jest medialny. A czy ta rekonstrukcja może być głębsza niż właśnie tylko zmiana w kontekście prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Panie redaktorze, nic mi nie wiadomo o rekonstrukcji większej, ale ja nie jestem członkiem rządu, nie jestem też premierem, więc o takich sprawach jak rekonstrukcja czy zmiany w rządzie, to tutaj ostatnim głosem jest głos pana premiera, który informowałby o takich sprawach. Z tego co wiem, nie było takich informacji. To teraz, panie pośle, zapytam w takim razie o Prawo i Sprawiedliwość, o konwencję Prawa i Sprawiedliwości w markach i mobilizację, którą ogłosił prezes Jarosław Kaczyński. Jak chcecie dokładnie zmobilizować teren, jak chcecie zmobilizować działaczy do działania przed wyborami parlamentarnymi? Panie redaktorze, konwencja odbyła się w markach w sobotę. W wystąpieniu pan prezes Jarosław Kaczyński podsumował ostatnie 6,5 roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, pokazując nasze dokonania, pokazując, jak zmieniliśmy Polskę przez ostatnie 6,5 roku i jednocześnie jak gdyby dał instrukcję członkom Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarzystom, naszym radnym, sejmikowym, powiatowym, którzy będą brali udział w spotkaniach z Polakami, w rozmowach z Polakami, jak mają przedstawiać sytuację, która nie zawsze jest przedstawiana przez media w taki, a nie inny sposób i bardzo często są pomijane te pozytywne rzeczy, które przez 6,5 roku rządów Prawa i Sprawiedliwości udało się zrobić, udało się zmienić Polskę. Pan prezes już miał pierwsze spotkanie, będzie chciał być w każdym z okręgów, tych nowych okręgów partyjnych, w stolicach tych, w największych miastach tych okręgów, 94 w tej chwili, bo tak nam wychodzi z
nowego podziału partyjnego okręgami, 94 okręgach partyjnych, i tam będzie chciał rozmawiać z Polakami, przedstawiać to, o czym mówił też w Markach, ale jednocześnie słuchać to, z czym mierzą się Polacy w tej chwili. Wiemy doskonale, zdajemy sobie sprawę z sytuacji, jaka jest, że nie jest to łatwa sytuacja. Jest trudny czas, jest, można powiedzieć, że pogłębia się kryzys spowodowany wojną na wschodzie, w agresję Rosji na Ukrainę. I chcemy o tym rozmawiać, ale jednocześnie słuchając się w te głosy, przełożyć to na propozycje programowe, z którymi będziemy szli do wyborów w przyszłym roku w konstytucyjnym terminie jesienią. Panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość wraca do korzeni, tak jak robiliśmy to już prawie 10 lat temu, w 2013 roku, 2014. Dało nam to zwycięstwo w wyborach w 2015 roku i później w wyborach w 2019 roku. Rozmowy z Polakami, słuchanie Polaków, będzie to wiązało się na pewno, będzie to krew, pot i łzy, ale pokornie musimy wysłuchać Polaków i postarać się zrobić wszystko, aby Polacy jak najmniej odczuli ten kryzys, który jest w tej chwili w Polsce, w Europie i na świecie. Panie pośle, to teraz pytanie już o same wybory parlamentarne, bo wszystkie sondaże oczywiście wskazują na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, ale czy macie przygotowany scenariusz, jakiś plan B na wypadek, gdybyście te wybory wygrali, ale gdyby to opozycji udało się stworzyć większość parlamentarną? Czy taki scenariusz w ogóle bierzecie pod uwagę? Panie redaktorze, pokornie skłaniamy głowę przed wyrokiem wyborców, jaki on by nie był. Natomiast liczymy na to, że jednak nasze działania, spotkania w terenie, w każdym powiecie, gminie, w sołectwie, w parafii, spowodują, że Polacy usłyszą o tym, co zrobiliśmy, i potwierdzą po raz kolejny mandat do rządzenia Prawo i Sprawiedliwości na kolejną kadencję. Jako kredyt zaufania, bo to wiadomo, zawsze głos wyborców jest kredytem zaufania, ale uważam, że my tego zaufania nie zawiedliśmy wyborców, tak jak obiecywaliśmy w naszych programach wyborczych, w obietnicach wyborczych. Większość tych obietnic dotrzymaliśmy. Są jeszcze sprawy, które wymagają dokończenia, wymagają czasami ulepszenia. W niektórych miejscach nie poszło tak, jak chcielibyśmy. Nie było to zgodnie z naszymi oczekiwaniami. I tutaj też będziemy musieli wyciągnąć wnioski i poprawić to, co się nie udało. Natomiast ja jestem, panie redaktorze, optymistą, chociaż zawsze powtarzam na pytanie o sondaże. Sondaże jeszcze nigdy nie wygrały, nie wygrywają, wygrają wyborów. Tutaj głos decydujący mają wyborcy. Panie pośle, ale jest jakiś ten plan B, czy macie po prostu nadzieję, macie optymizm? Panie redaktorze, jesteśmy optymistami, natomiast pokornie skłaniamy głowę przed Polakami i każdy wyrok wyborców, Polaków, przyjmujemy z pokorą jednak będziemy się starać, aby to był dla nas pozytywny wyrok wyborców. Panie pośle, to na koniec jeszcze zapytam o sprawy stricte warszawskie, bowiem Rada Warszawy zdecydowała w czwartek, że merowi Kijowa Witalijowi Kliczce i byłej prezydent miasta Hannie Gronkiewicz-Waltz zostaną nadane honorowe obywatelstwa Warszawy. Część radnych Prawa i Sprawiedliwości, dwoje radnych z Lewicy zbojkotowało głosowanie. I krótko zapytam, ile honoru w tym honorowym obywatelstwie dla pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, panie pośle? Panie redaktorze, raz, że jest to skandaliczna decyzja. Mówię to w kontekście pani byłej prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo oczywiście użyto tutaj, zasłonięto się panem merem Kijowa, panem Kliczko, i przy okazji przepchnięto osobę, która odpowiada za skandal reprywatyzacyjny, jaki miał miejsce w Warszawie, który też
ten skandal reprywatyzacyjny niesie za sobą odium ofiar, bo pamiętajmy pani Jolanta Brzeska, która została spalona przez handlarzy roszczeniami, prawdopodobnie przez handlarzy roszczeniami. I nazwać tego skandalem, to tak jakby tego w ogóle nie nazwać, ale tutaj niosą się na usta, cisną się na usta słowa, które niewiele mają wspólnego z parlamentaryzmem, dlatego nie chciałbym ich cytować. To tutaj musimy, panie pośle, postawić kropkę. Honor pani Gronkiewicz-Waltz to jest towar wybitnie deficytowy. Dziękuję pięknie za rozmowę, panie pośle. Życzę dobrego, spokojnego dnia. Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości, był moim i państwa gościem na antenie telewizji w Polsce.pl. Zachęcam do pozostania z nami, gdyż za chwilę kolejne gorące pytanie przed nami. Dziękuję panie doktorze, dziękuję panie.